Świadkowie Jehowy w hotelach tu mieszkali i w tym hotelu Nowotel i w przeróżnych hotelach Warszawy. No jeszcze dzisiaj odjeżdżają, jeszcze może jutro, bo jeszcze by chcieli zobaczyć co nieco w tym chamstwie. I ten tramwaj taki strasznie ma nerwowe drzwi, wiesz? No jedziemy tym 105, proszę Ciebie, przy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego wysiadamy. Wysiadała jakaś niewidoma, inwalidka, wiesz, i za nią Dawidek. A że to taka sierota, a ten kierowca cham. A tak, że mało mu nóg nie przyciął, wiesz, ona za nim wysiadła. No ale czy ten kierowca to jest ślepy? No takie chamstwo w Warszawie. Ale wyjątkowo w Warszawie, no dziad na dziadu, niestety. No i Dawidek, wiesz, mało nie tego, nie obciął nóg z tyłu, bo tam skubnęły drzwi, mu po nogach przejechały. Obrzydliwe. Trzeba o wszystkim myśleć, żeby temu krzywda się nie stała, temu krzywda się nie stała.